witam was wszystkich w studio Ostroś i jedziemy. Test płyty. Oczywiście każdy chyba wie, jak się wyjmuje kartę pamięci, zrabia i wkłada do komputera, by tą muzykę sobie ściągnąć, włożyć do płyty. Także płyta gotowa i testujemy. Testujemy na sprzęcie domowym. Jak to będzie? Słychać? Jestem osobiście usatysfakcjonowany. Płytka bardzo ładnie wymiata jak bardzo dobrze na tym plastikowym sprzęcie, jak i też na tym moim starym klasyku. Czyli będę usatysfakcjonowany, gdy tą płytę zainstaluję w odtwarzaczu w samochodzie i zagram nie tylko cicho, ale też i mocniej. Tak, i tu właśnie tu sprawdzam ją na moim sprzęciku. Wszystko chodzi, nic się nie tnie. Zresztą nie może, bo cały dźwięk był przygotowany najpierw na komputerze. No proszę, ekran się rozfalował. Membrana zdrowo idzie, głośnik przewietrzony. Dokładnie. Dopiero tonsil ma się satysfakcja. No, plastik nie dał rady, a diorkę rozpędziłem do połowy jej mocy. Ale plastik też nie jest szerszy. Przynajmniej ten największy głośnik, gdy bardzo syczą. Tak, dokładnie ten. Oczywiście bardzo dużo większy, że będzie inaczej. To też właśnie na programie w komputerze poprawiłem. No, klamoty prawie się porozrzucały na komputerze, na głośniku. I dziękuję wam za uwagę. Do następnego filmu.